the Dutch East Indies. Surely the most exemplary colonial empire under the sun. With luscious fruits and cheap labor in abundance. You act on behalf of the colonial administration. A gifted talent in the art of engineering, you have been appointed to modernize the local transport sector. Complete this task to the satisfaction of the Crown. If you do, even the post as governor might be in store for you. Transport is a much sought-after service on this scarcely civilized island. Eating draft animals, such as oxen, is punishable by law. That's why the colonial administration has commissioned you to build a railroad so that the plantation business prospers. The delicious coffee is supposed to be transported from the fertile hinterlands to the facility near town for processing. Anyone set on building wisely and cheaply avoids unnecessary slopes. Perform the necessary surveying work. Cześć, witam was na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest drugi odcinek Transport Fever 2, rozdziału pierwszego kampanii. Moi drodzy, przenieśliśmy się w tym momencie na piękną, malowniczą wyspę. Teraz naszym zadaniem będzie zajęcie się kawą. Jest wcześnie rano, mnie też by się w sumie przydała kawa, no ale cóż, włącz linię konturową, aby lepiej oszacować ułożenie terenu pod budowę torów i dróg. Dobra, nie ma problemu, włączamy linie konturowe, włączają się tutaj. Mamy zbudować stację przeładunkową w podświetlonym obszarze koło fabryki i ułożyć tory do plantacji kawy. Jak rozumiem, plantacja kawy, nie, to jest fabryka, a plantacja, aha, tutaj jest plantacja. Dobrze, nie ma najmniejszego problemu. W takim wypadku potrzebujemy wejść sobie w budynki, potrzebujemy sobie wyfiltrować to jako cargo, no i weźmiemy ten oto dworzec, obrócimy, tak żeby miał połączenie z drogą. I teraz co? I teraz tory. Proszę bardzo, nie ma problemu. Ten sposób. Może być, może być. Dobra. Łączenie farmy z fabryką. Zbuduj zajezdnię w podświetlonym obszarze i połącz ją z torami. Dobra. Tylko ja bym chciał teraz zrobić to tak troszeczkę, troszeczkę inaczej. Nie wiem, czy mi się to uda. Bo tutaj jest w sumie taki teren. Teren jest dosyć mały, jeżeli chodzi o szerokość, ale spróbujmy. O, 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 o. To chyba będzie połączone, zaraz zobaczmy. Tak, wydaje się być połączone. Dobrze, w porządku, nie ma z tym problemu. Aha, ale tutaj. A nie, tutaj też jest połączone. Dobrze, wybierzmy w takim wypadku lokomotywownię. I ustawmy w tym miejscu. Zaliczyło, super. Tym razem mamy kupić pociąg do transportu owoców kawy z następującą liczbą wagonów towarowych 4. Dobra, nie ma problemu. Kup pojazdy, teraz lokomotywa parowa, może tego Borziga? Jak pamiętacie, Borzig występował już w pierwszej części Transport Fever, więc nie jest dla nas nowością. Natomiast wagony do kawy. Dobrze, te wagony jak najbardziej do kawy. 4 chcieli, tak? Tak, chcieli 4, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie ma problemu, kup 795 000, mój Boże. Dobrze, musimy utworzyć w tym momencie trasę dla pociągu i dostarczyć owoce kawy do fabryki, więc zróbmy tak, jak nam każą. Tutaj będzie, oj, nie to, to, tak. I teraz tutaj drugi przystanek. I musimy podpiąć ten pociąg pod naszą nowiutką linię. I włączmy czas. Dobrze, i teraz mamy dostarczyć owoce, a my możemy w tym czasie przyjrzeć się
naszemu nowemu pojazdowi. No, ładny borsik, ładny. Tutaj oczywiście nie ma kabiny w tej lokomotywie, więc maszynista łapie muchy w zęby, ewentualnie no, jakieś inne tutaj owady żyjące sobie na tej wyspie. Możemy się przejechać w trybie pierwszoosobowym i możemy podziwiać przepiękne widoki, ponieważ to, moi drodzy, jest nowy biom, który został dodany do drugiej części Transport Fever. Tego biomu nie mieliśmy w pierwszej odsłonie tej gry. Właściwie to w sumie drugiej, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę Train Fever, natomiast ja idę tytułami, więc Train Fever zostawmy gdzieś tam w przeszłości, ponieważ nie był to produkt aż tak bardzo udany i popularny jak Transport Fever, więc zostawmy go gdzieś już tam w przeszłości. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Transport Fever, no to będę się podpierał jakby tylko poprzednią częścią i produkt, który obecnie gramy, będzie uznawany jako druga część, tak? Zobaczcie, te palmy, te tereny tutaj. O wiele lepiej jest. O, zobaczcie, tam chyba coś tam gania. Co to jest? Mam nadzieję, że to widać, tu jakieś zwierzątko. Nie wiem, czy jestem w stanie go tu dorwać jakoś. Ach, zniknął. Zdespawnował się. No trudno. Dobra, kawa już tutaj widzę, że czeka. Ziarna kawy w liczbie 35 sztuk. W porządku. Jest szansa na to, że w miarę szybko to dostarczymy. My możemy maksymalnie przewieźć 16. To przyspieszmy czas. W takim razie to dowieziemy trochę szybciej. Przyjrzyjmy się w tym czasie troszeczkę lepiej tutaj... Woda. No, zdecydowanie lepiej woda wygląda, słuchajcie, niż w pierwszej części, jak pamiętamy, ci, którzy oglądali, ci, którzy grali, to wiedzą, że woda w pierwszej części wyglądała jak plastik, tak naprawdę. Tutaj wygląda już trochę lepiej i to bardzo fajnie się prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o same pojazdy, no to trzeba przyznać, że większość tak naprawdę jest takich samych z tego, co widziałem. Dobra, jeżeli chodzi o nasze zadanie, zostało ukończone. Co my teraz mamy robić? Budowa postojów wozów. Potrzebujemy specjalnych stacji, aby najwyższej jakości kawa trafiała bezpiecznie do miasta. Może się okazać, że będzie im też potrzebna ochrona przed hordami grabieżców. Zbuduj postoje wozów w podświetlonym obszarze, w fabryce i w strefie przemysłowej miasta. Dobra, tutaj jest fabryka. W porządku, nie ma problemu. I teraz tak, budynki potrzebujemy wyfiltrować to jako cargo. Teraz weźmiemy sobie stację przeładunkową, taki plac przeładunkowy i tutaj będzie jeden. Natomiast tutaj, aha, tutaj to trzeba burzyć, tak? Koniecznie trzeba burzyć. No dobrze, no jak każą. Wyznacz trasę pomiędzy nowymi przystankami i przypisz do niej co najmniej kilka pojazdów. Dobrze, tak też zrobimy. Nowa linia z naszego nowego placu do naszego drugiego nowego placu. I potrzebujemy w tym wypadku chyba wybudować zajezdnię, tak? Jest tutaj gdzieś to napisane? Nie jest. A nie, jest. Dobrze, zbuduj zajezdnię. Dobrze. No to jakby i tak, jakby nie było napisane, to byśmy musieli wybudować, bo gdzieś trzeba te pojazdy kupić. Więc zróbmy tak, może z tej strony będą lepiej sobie wyjeżdżały. Co najmniej kilka pojazdów, cztery, tak? Znaczy to jest co najmniej, czy rzeczywiście, czy mogę powiedzmy, nie wiem, pięć kupić. To jest wóz do kawy, to też i to też. Czym się różnią? 18 na godzinę i 4 pojemności, 20 na godzinę i 5 pojemności, no i tutaj też 20 na godzinę i 5 pojemności. Przewożą dokładnie to samo. No dobra, kupmy te 4 wozy. Róbmy tak, jak mówią.
I linia numer 2. Proszę bardzo. To experience considerable growth, its products have to reach a clientele with money to spend. Dobrze, mamy poczekać, aż zaprzęgi konne dostarczą kawę do miasta Surabaya, czy jak to tam się czyta. Natomiast mamy tutaj zadanie dodatkowe, widzę. Lucas, the capable engineer in your locomotive, seems to have vanished from the face of the earth, or anywhere else for that matter. Jakiś maszynista nam zaginął. Zaakceptujmy to zadanie. Zbuduj w poświetlonym obszarze tor treningowy. To jakiś wulkan? Dobrze, no zbudujmy w takim razie tor treningowy. I co potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy toru treningowego, aby ich przeszkolić. Dobrze, zbuduj w podświetlonym obszarze tor treningowy z dwoma małymi stacjami i zajezdnią. Dobra. Okej, tutaj no mamy trochę miejsca, aczkolwiek jeżeli chodzi o stacje, to my potrzebujemy mieć je połączone, słuchajcie, do ulicy. Więc weźmy małe stacje 80. No mam nadzieję, że tyle starczy, więc tutaj jakoś tak połączymy, żeby było dobrze. To będzie jedna stacja, powiedzmy. A tutaj będzie stacja numer 2. To jeszcze zajezdnie, tak? Bo chcieli zajezdnie. Tutaj. O, w ten sposób. Your skilled worker is said to have fallen victim to a bloodthirsty tribe of cannibals. Mamy zbudować lokomotywę i ustawić ją na torze treningowym. No, to zdaje się, no, to chodzi o to, żeby po prostu tam wjechała. Ale kupię ten najtańszy pociąg, ten najtańszą lokomotywę. Dobra, i teraz tak. Tu trzeba linię stworzyć. Raz i tutaj dwa. I teraz przypiszmy pociąg do tej linii. Ciach. Dobrze, i ten pociąg musi przejechać 1,5 kilometra. No dobrze, to niech sobie jedzie. My w tym czasie zobaczymy, co tutaj się w naszej głównej misji dzieje. Dzięki Waszym reliable deliveries, the factory is working far above par. Although it would certainly be capable of processing much more, virtually colossal capacities of coffee. You should weigh the idea of increasing the transport volume, because coffee from the colony is a one train isn't enough to adequately supply the factory with coffee fruit. A passing siding is needed so that a second train can use the line. Dobrze. My musimy tutaj, moi drodzy, połączyć te dwa odcinki. Zrobimy tym sposobem miankę i pewnie i drugi pociąg. The locomotive engineer has returned safe and sound. While you pictured him in the stomachs of savages, he was having the time of his life in the virgin forest. Naturally, you can't tolerate misconduct like that, and regretfully have to fire the good man. Dobra, tutaj to zrobiliśmy, te zadanie dodatkowe, natomiast tutaj mamy kupić drugi pociąg. Zdobądź kolejny pociąg z 4 wagonami towarowymi do transportu owoców kawy i przypisz go do istniejącej trasy. W porządku, nie ma problemu. Kupimy taki sam pociąg. Będzie ten Borzik. Dodatkowo mieliśmy te wagony. Raz, dwa, trzy, cztery. Kupmy i przypiszmy to do linii numer 1. Wherever coffee production thrives, business and prosperity flourish too. Thanks to the railroad, the port town of Surabaya has become a lively trading center for countless goods and time to build a line which will soon link. Łączenie miast przy pomocy kolei. Pora zbudować linię, która już niedługo połączy główne węzły wymiany handlowej we wschodniej Jawie. Połącz miasta Surabaya i Semarang. Aha, koleją pasażerską. Dobrze, nie ma najmniejszego problemu. To teraz tak. Tutaj mamy te miasta troszeczkę od siebie oddalone. W związku z tym włączmy sobie podgląd naszych stref. I tak, tutaj zielona to jest strefy mieszkalne, żółta strefy przemysłowe, niebieska strefy handlowe. I gdzieś tu możemy umieścić sobie przy zielonych strefach
Dworzec pasażerski tym razem. Dobra. 80, no to są stare czasy, 1870 rok, więc myślę, że taki mały dworzec na spokojnie może tutaj stać, nie ma problemu. Zobaczmy tylko tutaj, jak wygląda sytuacja. Aha, tu już nie wygląda tak kolorowo, bo strefę zieloną mamy w tym miejscu. Trzeba byłoby jakiś, powiedzmy, pasażerski wóz konny puścić, o ile można to w ten sposób nazwać. No dobra, jakoś o... No, może być tak. Połączmy to teraz torami, nie ma problemu. Zamknijmy sobie tylko tutaj ten filtr. I możemy puścić te tory, w sumie to prostą. Gdybyśmy nie mieli pieniędzy, to starałbym się jednak kombinować tak po kawałku. Ale że mamy to... To może by sobie na to pozwolić. Przewieźć pasażerów w liczbie 25 osób pomiędzy miastami Surabaya i Semarang. No dobrze, ale do tego celu potrzebujemy kupić i zamontować... zamontować... Wybudować zajezdnię kolejową. Ja sobie tutaj tory ustawię w ten sposób, tak jak poprzednio, jak pamiętamy. No i oczywiście do tych torów będę starał się dobudować parowozownię. Dobra, i co? I teraz linia. Teraz linia oczywiście. Nowa linia i nową linię tworzymy z jednego dworca do drugiego dworca. Kupmy pociąg. Tylko w tym wypadku nie jest napisane, ile my mamy tak naprawdę tych wagonów kupić. Weźmy sobie Borziga i weźmy sobie wagony. Aha, dobrze. Wagony pasażerskie mamy tylko jeden. Rodzaj jak na razie 50 km na godzinę i 8 pasażerów w jednym wagonie można pomieścić. Dobra, kupmy może 4. Niech tak będzie. 1 200 000 to kosztowało i teraz linia numer 4. I musimy przewieźć 25 osób, ale mamy tutaj jeszcze zadanie dodatkowe. Tajemnicze monumenty. Taka świetna firma jak twoja aż się prosi o nowy oddział z prawdziwego zdarzenia. W końcu teraz jesteś nie byle kim. Zaakceptuj. Zbuduj siedzibę główną. No, tylko gdzie? Tutaj, tak? Tutaj mamy w Surabaya zbudować siedzibę główną. Dobrze. Nie ma problemu. Siedziba główna. Budynki? Nie. Czekajcie. Ach, tutaj, dobrze. Siedziba główna. Buduj, nie ma problemu. Tylko to mi trochę zasłania. Da się to gdzieś... O! Może być tu. Myślę, że to będzie dobre miejsce, tylko... A raczej przodem by się przydało, bo tutaj jest wejście. No i co? I. Jest. Oj, nie tak. Co to jest za... Zapomnik, jakaś kula ziemska? Aha, kula ziemska i otaczający pociąg. No, całkiem nieźle. No tutaj przez chwilę myślałem, że mój numer telefonu jest, ale nie, na całe szczęście nie. Na całe szczęście nie. No bo tutaj miasto można sobie nazwać, tak? Czyli tutaj widzę, że chyba to jest chyba ziarno mapy. No albo no nie wiem. Podążanie za wskazówką. Zadania w kolejnej misji. Znajdź mądrą staruszkę w Surabaya. No to w Surabaya to znaleźliśmy już. Mamy znaleźć zaklinacza węży w Semarang. Nie ma problemu. I mamy teraz znaleźć świątynię. Ta świątynia tutaj jest.
The snake priestess of Mount Merapi is the only one who could remedy the situation. Ach, tak, teraz tutaj. To w porządku. Kapłanka poinformowała cię, że jedynym sposobem na odwołanie jej dzieci, czyli tych węży, tak, jest złożenie ofiary ku czci wielkiej bogini węży. Według jej przepowiedni najskuteczniejsza będzie tutaj kawa. Złóż ofiarę z ziaren kawy ku czci bogini węży. No dobrze, no tylko teraz tak. Jak to wygląda? Aha, tutaj mamy fabrykę. Dobrze, to nie jest problem. W takim wypadku musimy sobie poprowadzić tutaj drogę. Tylko tu, ci, którzy nie grali, to musicie pamiętać, że te drogi dzielą się na dwa typy. Ulice, tutaj mamy raz, dwa, trzy ulice i to stosujemy tylko w miastach. A tutaj są drogi, które możemy stosować poza miastem. Odwrotnie, no to tak będzie trochę ciężko. Bo tak jakbyśmy drogę, powiedzmy, w mieście wybudowali, to przynajmniej w pierwszej części Transport Fever nasi mieszkańcy potrafili sobie sami to zmienić na ulicę. Tak tutaj, no może być podobnie. Z tym, że w drugą stronę jak ulicę damy, to raczej chyba się na drogę nie zmieni. Ale nie pamiętam dokładnie jak to było. Dobrze, to teraz tak. Tutaj już 21 osób zostało przewiezionych. Za chwileczkę będziemy mogli kontynuować misję fabularną. Ale my sobie dokończymy to zadanie dodatkowe. Co aby tam odblokować nowe osiągnięcia? Dajmy tutaj plac przeładunkowy. Tutaj jeden plac przeładunkowy już mamy. I teraz byśmy potrzebowali wytyczyć linię. Słuchajcie, z tego placu przy fabryce. Co jest? Dodaj stację. A nie dodaj stację. Nowa linia. Nowa linia. O, w ten sposób. Dobra. I do tego potrzebujemy... Musimy kupić pojazdy. Myślę, że też te wozy konne, takie kryte, kupimy. Kupmy może, nie wiem. Może trzy. Bo to tam nie mamy żadnej ilości podanej, ile mamy przewieźć. Ojej, wnętrze wyspy nawiedziły wstrząsy. Aha, dobra, dzięki, fajnie, że mogłem przeczytać. No ale chodzi o wulkan, słuchajcie, chodzi generalnie o wulkan, że tam zaczęły się chyba erupcje. I teraz co, mamy usunąć trasę. Mamy usunąć... A, dobra, jasne. Czyli mamy to wszystko pousuwać... Najpierw wysłać pociągi. Pociągi mamy wysłać. Jedź panie do zajezdni, jak możesz. Z łaski swojej. A gdzie jest drugi? No, halo, halo. Ty też jedź do zajezdni. O. Dobra, tamten pojedzie pierwszy. Dobrze. I teraz tak. Tutaj mamy usunąć całą infrastrukturę z podświetlonego obszaru. Więc zrobimy to. Chyba nic tam nie zostało. I mamy w tym momencie postawić dokładnie no, tę samą trasę, tylko że w bezpiecznej odległości od tego wulkanu, który tutaj się w okolicach znajduje. Więc zróbmy tak. Tory oczywiście. I teraz zróbmy w ten sposób. Dobra. Musimy wytyczyć nową linię. No właśnie, musimy wytyczyć nową linię. Ewentualnie tu po prostu sobie zrobimy to na zasadzie kliknięcia ciach. No, ciach jest. Dobrze. Linia została dodana. W związku z tym możemy teraz z powrotem wysłać nasze pociągi na linię numer 1. Ponownie wyznacz trasę, przewieźć pewną ilość. Dobrze, teraz 30 sztuk kawy musimy przewieźć.
Co tu się dzieje? Nowe rodzaje działalności. Urodzajna wyspa ma do zaoferowania o wiele więcej niż kawę. Wdowa po pewnym przyjaznym plantatorze, niech biedak spoczywa w pokoju, zajęła się ostatnią uprawą trzciny cukrowej. Uszczęśliw ją, oferując swoje usługi. No, wdowy, jasne. Toż to prawdziwy cud. Wszystkie węże opuściły twoją stylową rezydencję. No dobrze, dobrze, ale my tutaj musimy dostarczyć cukier, tak? Plantacja trzciny cukrowej. Okej. Okay. Do Surabaya. Do Surabaya, tylko tak, włączmy sobie może tutaj zakładkę cargo. I teraz rzecz jest tego typu, iż... My tutaj mamy cukier dostarczyć, tak? Ale plac ładunkowy... Aha, obejmuje swoim zasięgiem. Dobrze. Dobrze, dobrze. To skoro obejmuje swoim zasięgiem, to zróbmy tak. Gdzie ta plantacja? Plantacja. Tutaj jest plantacja. Dobra. To potrzebujemy... Potrzebujemy, moi drodzy... przewieźć cukier z plantacji trzciny cukrowej do Surabaya. To chwila, to inaczej. Mam pomysł, bo tutaj jest dworzec w sumie. Możemy go rozbudować? Konfiguruj. Tak. Możemy go konfigurować i to jest też nowość, moi drodzy, w Transport Fever 2, że możemy sobie te dworce tutaj dowolnie rozbudować tak naprawdę i nie musimy stawiać kolejnego dworca towarowego. No, mam nadzieję, że tak to w kampanii zadziała. Tylko postawimy sobie platformę cargo. O. I do tego dołączymy tory. Ja bym chciał to zrobić tutaj w taki sposób. I teraz z tego mogę już wyjść. I weźmy sobie same tory. I jeszcze przed tym tunelem je tutaj wypniemy. O, w linię. Będzie po pierwsze taniej. A po drugie, proszę bardzo, mamy tutaj już dworzec. Zarówno pasażerski, jak i towarowy. Może w ten sposób to być zrobione. I teraz tylko pytanie brzmi, czy ten dworzec... Aha. No część tutaj zalicza, tych budynków potrzebujących cukier, ale to, słuchajcie. Misja niby ukończona, ale nie, jeszcze nie, kontynuujmy grę. Kontynuujmy grę ze względu na fakt, iż musimy, moi drodzy, dostarczyć jeszcze cukier, bo ta misja dodatkowa, prawda? Więc to jest budynek cargo. Tutaj sobie dworzec akurat zbuduję. Tu sobie akurat dworzec zbuduję. I teraz tory. I te tory podłączę oczywiście do linii, która już tutaj istnieje. W porządku. Teraz tylko jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to ustawić odpowiednio semafory, tak żeby nasze pociągi mogły sobie spokojnie tutaj funkcjonować. O. W sumie to tych nie musiałem stawiać tak naprawdę, ale dobra. Tak dla picu. Ha, tylko rzecz jest następująca, wiecie co, bo tutaj to tak nie zda egzaminu moim zdaniem, bo to jest za długa trasa. W związku z tym, tutaj stworzę odnogę. O, coś w tym stylu. Słuchajcie, wy możecie sobie w zupełnie inny sposób to rozwiązać, prawda? Dowolność, to jest najpiękniejsze. Możemy grać jak nam się żywnie podoba. Dobrze, to może tak jeszcze tutaj w tunelu to dołączymy. O, w taki sposób. Nie widać tego pod ziemią, ale uwierzcie mi, że jest dobrze. I tutaj postawimy jeden semafor. Natomiast tutaj po drugiej stronie. O, tutaj postawimy drugi semafor.
Dobra, i teraz tak, zajezdnia, tak? Tylko że zanim zajezdnia, to jeszcze może, słuchajcie, wytyczymy sobie trasę dla naszego cukru, więc będziemy jechali, moi kochani, z plantacji cukru, tutaj z dworca, no do dworca towarowego, do towarowo-pasażerskiego, bądź odwrotnie, jak kto woli, to będzie linia numer 6 i teraz kupmy sobie pociąg, kup pojazdy, kup lokomotywę parową, kupimy tego Borziga, oczywiście, no już jak tak całą grę na nim ciśniemy, no to niech będzie. Tutaj tylko jeden wagon jest przeznaczony do transportu cukru, więc kupmy, powiedzmy, nie wiem, Z4 niech będzie i przypiszemy to do linii. Linia numer 6, ciach. Poszło, wpuśćmy czas. Zadania w ramach misji. Co tu się dzieje? Linia boczna, o co chodzi? Linia boczna. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Linia 4, linia boczna. Przecież one się mijają. No przetestujemy to sobie, słuchajcie, jak to funkcjonuje. To jest pociąg towarowy. Aha. A to ty przecież mógłbyś... Chwileczkę, wiecie co? Jeszcze tutaj zrobimy taki myk, że dostawimy semaforę... O, w ten sposób. I tu jest coś chyba nie tak na linii. Tu jest coś chyba nie tak na linii. Zobaczmy. Jeżeli byśmy chcieli... Linia numer 6. Konfiguruj linię. I teraz... Nie! Bo ty, linia boczna... O. A to ciekawe. Tutaj, tak? Nie. No też nie. Dlaczego nie mogę toru zmienić? Bardzo dziwne. Bardzo dziwne, słuchajcie. Można było tory zmieniać. I teraz co? Co to jest? No to jest ta Surabaya, nie? No i teraz tutaj mamy... Konfiguruj linię. I Surabaya, linia boczna. Powinniśmy móc ten tor wybrać. A nie możemy. Jest cały czas jakiś problem, słuchajcie. Pojazdy towarowe nie mogą korzystać z tego przystanku osobowego. No ja im nie każę. Ja im nie każę. Przecież mają tutaj... Dobra. To się by okazywało, że tutaj nie jest to podłączone. Pasażerski pojechał. No to jak pasażerski z tamtego prawego jechał, no to ja nie rozumiem teraz. Czekajcie, zapauzujmy sobie to. Nie, bo to trzeba rozwiązać, wiecie, bo... ja tak pochwaliłem te modułowe dworce. No to widzę, że robi się jakiś mały liptonik z tego. To by było... Chwileczkę. Jeżeli ja bym chciał to wyburzyć, to mi nie jest potrzebne. I teraz zostawić platformy. Aha, to mogę. Platforma cargo. Dobra. I teraz chciałbym to zrobić na takiej zasadzie, by... Linia numer 6. Konfiguruj linię. Skasujmy ten przystanek, linia boczna, i dodajmy stację, dokładnie tą. Na tej linii znajduje się zbyt mało stacji. No przecież próbuję dodać. Aha, moi drodzy, no dobra, widzicie? Chyba tutaj rozwiązaliśmy problem. Dostawiłem tutaj budynek cargo i myślę, że to jest jakby rozwiązanie naszego problemu. Więc teraz zobaczmy. To jest nasz towarowy? Nie, to jest pasażerski. A gdzie jest towarowy? Towarowy, halo, halo.
Wozisz coś? Jeszcze nie wozi. Mamy dostarczyć cukier, więc no, zobaczymy, jak to pójdzie, słuchajcie. Myślę, że tym razem nam się to może udać, ze względu na to, że nie korzystamy z dworca pasażerskiego, no tylko, znaczy z tej części pasażerskiej dworca, tylko już normalnie korzystamy z części towarowej, która została dobudowana. Tylko, no właśnie, ten budynek cargo, o tym nie pomyślałem, no i przez to on się dodał tutaj do tego dworca pasażerskiego. Teraz spokojnie sobie wjechał tutaj na ten tor, więc musimy poczekać, aż pierwszy cukier dojedzie. Zobaczmy, czy coś czeka. Tak, widzę, że coś czeka. 8 sztuk cukru, moi drodzy. 8 sztuk cukru. Więc nie jest źle. Dobra, dojeżdżamy, moi drodzy, do stacji końcowej z cukrem. I tak. Świetnie. I zadanie, moi kochani, polegające na przewiezieniu cukru, to jest zadanie dodatkowe, pamiętajcie, no zostało wykonane jak najbardziej, więc wszystko tutaj mamy już zaliczone. I no cóż, w tym odcinku to będzie wszystko, moi drodzy. Ja się z wami żegnam, dzięki, że obejrzeliście, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym rozdziale, w rozdziale pierwszym, ale w kolejnej misji, która nas tutaj czeka. Pa, pa.